Siemanko, ja jestem Carlos. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym troszeczkę powiedzieć o ubiorze na motocykl 125. Tutaj będzie mi pomagał w tworzeniu tego materiału Tomasz. Cześć Tomasz. Siemanko. Tutaj mamy propozycję ubioru na motocykl 125. Jest to wybór, który jest przede wszystkim niedrogi, także i daje jakieś tam bezpieczeństwo. Jak wiadomo, bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Warto zainwestować kilka złotych w to, żeby po prostu jakby skutki ewentualnego upadku były jak najmniejsze. Jak wiadomo, taki strój nie ochroni nas na pewno od jakichś złamań i potłuczeń, ale na pewno w bardzo dużym stopniu ochroni nas przed jakimiś po prostu przedarciami, że tak powiem, do kości, zerwaniu skóry i tak dalej, jak wiadomo, takich historii jest pełno, można na internecie takie przypadki zobaczyć, obejrzeć, jak ludzie wyglądają po upadkach na motocyklach, no, na pewno nie wygląda to najlepiej i na pewno warto zainwestować w ten strój. Jak wiadomo, trzeba troszeczkę kasy na to wydać, ale jak wiadomo, bezpieczeństwo nie powinno być mierzone jakby funduszami, no ale wiadomo, ludzie zazwyczaj kupują najpierw motocykl, później ubiór na motor, nie wiem, czy tak powinno być, no ale wiadomo, no, chcemy motocykl i zawsze spychamy po prostu kwestię bezpieczeństwa na dalszy plan. No, można powiedzieć też, że żaden ubiór nie zastąpi nam zdrowego rozsądku i ostrożności. Wiadomo, trzeba uważać, jak jeździmy, zwłaszcza w mieście, bo ludzie po prostu nie zwracają uwagi na motocyklistów, to na pewno wiecie, jeżeli jeździcie. I tutaj taka nasza propozycja, jeżeli chodzi o ubiór. Tutaj wyborem moim i Tomasza również jest kask hiszpańskiej firmy LS2. Model będziecie mieli w opisie, bo już nie pamiętam dokładnie jaki. Tutaj w testach Shark ma 4 gwiazdki, czyli jak na kask za 200 zł jest to bardzo wysoka ocena. I myślę, że w tej klasie taki kask jest jak najbardziej odpowiedni. Co tu oceniać? No, czy jest głośny, czy nie jest? No jest, trochę w nim huczy, wiadomo. Ale jak wiadomo, 125 jakiejś tam prędkości wielkich nie osiąga. Jeżeli pojedziemy tam ponad stówkę, no to wiadomo, że nie będziemy jechali dłuższą trasę taką prędkością, tylko jakiś krótszy odcinek, bo właściwie prędkość przelotowa to jest około 80, powiedzmy, kilometrów. Wtedy się jedzie komfortowo, fajnie, bez jakby żyłowania sprzętu. Tutaj, jeżeli już mam tutaj pod ręką rękawiczki, to powiem troszeczkę o tych rękawiczkach. Są to akurat rękawiczki Rebel Horn firmy, ze skóry kangura prawdopodobnie. Jest to propozycja wielosezonowa, że tak powiem, wykonana z tej skóry kangura. Skóra jest bardzo mięciutka, posiada jakieś tutaj wstawki grubsze na kostki, jak wiadomo, tutaj na śródręczu również są jakieś tam zgrubienia, żeby wiadomo, jak będziemy trzeć o ten asfalt, żeby jak najwięcej tego materiału się starło, a żeby nasza skóra została całkiem w porządku. Jeżeli chodzi o komfort jazdy, przy dzisiejszych warunkach mamy weekend, to jest 26 stopni. Łapki się pocą. Tu trzeba powiedzieć, że no łapki się pocą, wiadomo, jeszcze dodając, że to jest czarne. Także tak to wygląda. Przechodzimy tutaj do dalszej części ubioru. Moi drodzy, tutaj mamy kurteczkę w komplecie ze spodniami. Jest to firma Modeka. To jest model Page. Będzie w opisie, jak sobie zobaczycie. I tak, kurteczka kosztowała 5 stówek, tak? Tutaj mamy kieszeń, która jest wodoodporna. Mamy tutaj wentylatory, także możemy sobie to rozsunąć. Będzie nam wpadało powietrze i będzie nas chodziło w cieplejsze dni. Jakieś regulacje tutaj przy ramionach, na rzepy, ładne wszystko można sobie dopasować. Tak samo przy mankietach, suwaczek. Tutaj posiada wbudowany ochraniacz łokcia. Na plecach również jest jakiś tam ochraniacz, nie wiem z czego to jest zrobione, to jest jakaś pianka, ale jakaś tam minimalna ochrona pleców jest, nie wiem, czy to można stawić sobie jakiś ochraniacz dodatkowo, chyba w tym modelu akurat nie, ale są kurtki, które to potrafią. Oczywiście kurtka posiada podszewkę, którą możemy śmiało używać w zimniejsze dni. Także Tomasz tutaj stwierdza, że nawet możemy jeździć naprawdę w mrozie. Dzisiaj mówi, że w mrozie może jeździć. No jest 26 stopni i stwierdza, że nawet jakby założył tamto, to może jechać i w mrozie. No zobaczymy, jak to będzie, jak będzie mróz. Jeszcze tego w mrozie Tomek
nie testował. Co jest bardzo ważne, kurtka wygląda zajebiście. To też trzeba wziąć pod uwagę. Posiada tutaj fajne, stylowe odblaski, które zwiększą nam widoczność. Oczywiście można zapodać sobie kamizelkę odblaskową, ale to wiadomo jak wygląda. Ale no, na pewno zwiększa nasze bezpieczeństwo. Z tyłu również są odblaski, tutaj jakaś grafika. Wszystko jest fajnie spasowane. Pamiętajcie o tym, żeby kupować kurtkę. Przed kupnem kurtki trzeba ją przede wszystkim przymierzyć. No, jak wiadomo, ceny w internecie na Allegro będą o wiele lepsze niż tutaj w sklepie jakimś motocyklowym, ale no niestety ten ubiór trzeba dopasować, dobrze przymierzyć, żeby być pewnym, że ta kurtka nie będzie za luźna, że nie będzie nam się robiła taka, wiecie, taka poduszka. Wiecie o co chodzi, taka nabomblowana, jak jedziemy szybko, jeżeli mamy luźny strój, żagiel się robi wtedy, nie dość, że nas hamuje, to jeszcze znosi nas i to ogólnie chujowa to wygląda, krótko mówiąc. Przechodzimy do spodni, moi drodzy. Oczywiście spodnie, również jak kurtka, jest wykonana z wytrzymałego ortalionu, jakiegoś tworzywa syntetycznego. Jest to bardzo wytrzymałe, jest to przyszyte kilkoma szwami, także kiedy będziemy upadać i będziemy się turlać, to się nie powinno nam oczywiście rozdzierać. Tutaj mamy ochraniacze kolan również, jest to wykonane z jakiegoś plastiku, które na pewno nas ochronią. Tu mamy kieszeń. Tutaj mamy również wentylator, kiedy nam jest za gorąco. I po bokach też są ochraniacze, zgadza się. Także mówię, to jest komplet, kurtka, wszystko firmy Modeka. Spodnie kosztowały 440 złotych. Także co jeszcze można o tym powiedzieć? Ogólnie tak rzecz biorąc, patrząc na Tomka, fajnie to wygląda i przede wszystkim chroni nas przed jakimiś na pewno tarciami w przypadku upadku. Buty, włoska firma, Tomek zainwestował w buty TCX, znana firma, na pewno nikomu nie trzeba mówić, są to krótkie buty za kostkę, polecane są na pewno na taką małą pojemność, długie do piszczela buty raczej polecane są na większe motocykle i na pewno takie buty są wygodniejsze, co najważniejsze, są wykonane z zamszu, z jakiejś tam skóry, to wszystko jest bardzo usztywnione, twarde i buty, pamiętajcie, że buty muszą być sztywne, żeby spełniały swoją rolę, bo możemy zawsze kupić jakąś chińszczyznę, która będzie po prostu zwykłym butem z jakiegoś tam, powiedzmy, z jakiegoś tam materiału, które tu nie będą... Jest, można śmiało na przykład walić piąchą. Tak, kostka jest bardzo, bardzo usztywniona, bo głównie chodzi o to, że jak będziemy lecieć, upadać, żeby nam się noga po prostu nie zginała i żeby nie było kontuzji tutaj kostki, bo jak wiadomo, to jest newralgiczny punkt naszego ciała i kiedy będziemy upadać, może nam się ta noga zawinąć i może mieć straszne, nieprzyjemne dolegliwości związane z upadkiem. Boki wzmocnione, wiadomo, dodatkowa guma, to jest miejsce narażone na ewentualne przetarcia. Buty kosztowały 400. Pamiętam, coś koło 400 zł. Koło 400 zł, tak. Czyli reasumując, mamy tutaj razem z kaskiem, z rękawicami, kurtką i spodniami 1700 zł, moi drodzy, na taki podstawowy, fajny ubiór, na którym wyglądamy już jak prawdziwy, że tak powiem, motocyklista. Jesteśmy chronieni przy podstawowych jakby tematach upadków. Na pewno ten strój uchroni nas przed przedarciami skóry, jakimiś kontuzjami. Większymi na pewno przy mniejszych upadkach ten strój nas w pełni ochroni, przy większym upadku na pewno zmniejszy nasze obrażenia. 1700 zł dużo czy mało, wiadomo, jak mówiłem wcześniej, bezpieczeństwa nie wyceniamy. Ile mamy kasy, tyle powinniśmy to, krótko mówiąc, władować. Jeżeli chodzi o spodnie, też posiadają podszewkę, możemy sobie dopiąć, jeżeli nam jest za zimno temat, jeżeli nam jest za gorąco, możemy to zdjąć i tyle. Ogólnie, jeżeli chodzi o takie temperatury 20 parę stopni, po 30 strój jest, w nim jest po prostu gorąco. Jeżeli jedziemy, jest całkiem spoko. Jeżeli stoimy na światłach, to pot się leje z nas niesamowicie. Tak jest? Tak jest. Tak jest. Właśnie także jeszcze o tej długości, nie? A tak, chciałem jeszcze tutaj nadmienić, bo Tomek kupował wszystko w sklepie. Nie, kurtkę kupowałem w sklepie i spodnie. A buty kupowałeś przez internet, bo były tańsze. I rękawiczki. Przez internet, tylko że sobie przymierzyłem w sklepie. Zgadza się, kaski też kupowaliśmy przez internet, ale mieliśmy już wypróbowany rozmiar w sklepie. Też tak warto zrobić, można sobie przymierzyć i ewentualnie kupić później w internecie taniej. Teraz tak, jeżeli chodzi, chcieliśmy powiedzieć o tych spodniach, bo Tomasz kupował spodnie. Dzisiaj kupowałem.
dokładnie to zrobił dzisiaj. Ja też będę miał podobny strój, to zobaczycie w kolejnych filmach. No ja niestety jeszcze nie posiadam, mam tylko podstawową ochronę, ale dobra, to nie o tym. Tomek, wsiądź na motocykl i o co chodzi? Wiadomo, jeżeli Tomek stoi, spodnie są super ekstra dopasowane, ale niestety, kiedy wsiadamy na motocykl, zobaczcie, nogawka już jest podwinięta do góry i tak nie powinno być. Te spodnie powinny nam po prostu luźno, jeżeli stoimy, powinny luźno nam opadać tutaj na buta, wiadomo, że wtedy, kiedy jedziemy, cała spodnie nam zakrywają jeszcze buta, powiedzmy, tutaj do, nawet powiedziałbym, opadają nam do podeszwy. Stojąc wyglądało wszystko, że będzie w porządku, natomiast trzeba kupić dużo dłuższe. Ja na przykład kurtkę mam M-kę i spodnie też wziąłem M-kę, a te spodnie powinny być L-ki, bo, no bo są za krótkie, mam na tym odcinku są za krótkie. Tu jest wszystko w porządku, w pasie wszystko w porządku, natomiast na długość, jak widać, są za krótkie, nie? Zgadza się. Troszeczkę są za krótkie, ale to jest nie problem. To jest właśnie przewaga sklepów konwencjonalnych od internetowych, że coś nie pasuje, jedziemy na miejscu, wymieniamy, przymierzamy i nie ma problemu. Wiadomo, zawsze można się pomylić, zawsze trzeba wszystko dopasować. Mamy prawo do zwrotu towaru, także możemy sobie to śmiało wymienić. Także to jest propozycja Tomasza, jeżeli chodzi o jego ubiór na motocykl 125. On tutaj, jak widzicie, jeździ sobie na softie, z którego jest zadowolony. Oczywiście, jak to Chińczyk, ma jakieś tam drobne usterki. Tutaj sprawdzimy, jaki przebieg. 1536. Tomkowi jakaś tam kontrolka od kierunkowskaza przestała działać. Obrotomierz coś tam fiksuje. Prawa działa. Także już, jeżeli chodzi o jakby jakość tych produktów i serwisu, już mówiliśmy na kanale o tym nieraz, jeszcze powiemy nieraz, bo tutaj RCR też się nam zaczął troszeczkę, tutaj Tomka bratowi zaczął się troszeczkę psuć, ale to będzie w oddzielnym materiale. Dobrze, moi drodzy, teraz reasumując, 1700 zł, mamy w miarę bezpieczny, w miarę fajny strój, wielosezonowy można powiedzieć, bo na pewno w jesieni możemy sobie jeszcze pośmigać śmiało, przez to, że mamy te dodatkowe przypinki do pod, po prostu pod strój, które nam jeszcze dodatkowo dają ciepło. Także Tomek już jest obkupiony, ma strój, który go w jakimś tam stopniu na pewno ochroni i tyle w tym temacie. Tutaj stanęliśmy gdzieś w lesie, moi drodzy. Widać, że tutaj, że tak powiem, kopulacja kipi. Wszędzie jakieś cholerne chusteczki, a my tu stoimy i opakowania po prezerwatywach. No ale cóż, musiałem wybrać jakieś zaciśne miejsce. Dobra, moi drodzy, już tam nie przedłużając, nie gadając o głupotach, dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca tego filmu. Proszę zostawić jakiś komentarz, proszę dać swoje propozycje ubioru, może macie jakieś lepsze, że tak powiem, propozycje według was, może tańsze, dobrej, lepszej jakości, no wiadomo jak jest. Każdy, wiadomo, ma internet i może sobie poszperać i zawsze, ja jeszcze nic nie kupiłem, także bardzo chętnie się dowiem ciekawych rzeczy od was. Także, jeżeli się podobało, zostawcie jakąś łapkę, dajcie suba i to tyle, moi drodzy. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Ja też pozdrawiam. Tomasz też was pozdrawia. W rękawiczkach. Jedziemy dalej, korzystać z pięknej pogody majowej jeszcze, także jeszcze raz dziękuję za uwagę, do usłyszenia, hej.